Od kilku lat w seminarium, z racji wspomnienia liturgicznego świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, tutaj właśnie w gmachu seminaryjnym odbywają się koncerty muzyki kościelnej, muzyki religijnej. Od zeszłego roku te seminaryjne koncerty zostały włączone do diecezjalnego festiwalu muzyki kościelnej. W tamtym roku po raz pierwszy były zorganizowane, dzisiaj już drugi taki tydzień, dzisiaj w tym roku, tydzień muzyki kościelnej diecezji siedleckiej. Tym razem w seminarium gościmy artystów, którzy zajmują się uprawianiem muzyki dawnej, muzyki średniowiecznej, muzyki renesansowej, również muzyki baroku. To bardzo charakterystyczna muzyka. Dla nas pewnego rodzaju nowością będzie zobaczenie instrumentów, którymi posługiwano się w tamtym czasie, a więc całej rodziny wiol da gamba, które swoim kształtem przypominają dzisiejsze wiolonczele, ale generalnie są bardziej z rodziny lutni, czy może nawet gitar. Będziemy też widzieli instrumentalistę grającego właśnie na lutni, czy na teorbie. I będziemy też mieli wokalistkę, która będzie wykorzystywała idiom śpiewu tradycyjnego, często nazywanego śpiewem białym. Ten koncert jest ku czci świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Dlatego wykorzystane będą utwory zarówno instrumentalne, jak i wokalno-instrumentalne kompozytorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, którzy poprzez dźwięki, poprzez mowę dźwięków chcą uwielbiać Pana Boga. Mamy nadzieję, że ten dzisiejszy koncert z niezwykle wartościowymi muzykami i z niezwykle wartościową muzyką pomoże też wszystkim słuchającym odnieść swoje serca, swoje uczucia do Pana Boga. Uwagę na nieco inny kształt, jeszcze właściwie wielon tutaj. Henryk Kasperczak, bo mamy tę przyjemność, że w naszym gronie jest również muzykolog. To na pewno bym nie zaraz poprawił. To wiela, tak? Bo ma płaski spód, jest starszym instrumentem od tej odmiany basowej, ale mimo że można powiedzieć, że spokojnie mogłabym grać jak na instrumencie ramieniowym, jest nadal violą da gamba. Ja nie wytłumaczyłam oczywiście tej nazwy, ale być może Państwo wiedzą, że gamba po włosku znaczy noga, czyli instrument właśnie trzymany w pozycji wertykalnej. Nadal więcej nieco strun i wspominając o progach i możliwościach akordowych, nie powiedziałam jeszcze o takiej specyfice tego stroju, że tak naprawdę, jeśli ktoś z Państwa gra na gitarze, to zapraszam zresztą do spróbowania później tych instrumentów po koncercie, kładąc podstawowe akordy, można grać jak na gitarze na tych moich wiolach. Wiola sopranowa. Bożego Narodzenia, to właściwie poza temperaturą to jest najbardziej ulubiony okres muzyków, ponieważ to oczekiwanie w muzyce było bardzo sprytnie okazywane. Był to czas, kiedy muzycy mogli utwory, które były komponowane na różne okazje całego roku,
przeobrażać na muzykę instrumentalną, nazywając je fantazjami, tokatami, ricercarami i wykorzystywać do medytacji duchowej w czasie okresu oczekiwania. I rzeczywiście mamy bardzo dużo wydań z tego okresu, utworów, które właśnie służą do tego, że słuchacze, wchodząc w miejsce, gdzie prezentuje się muzykę, przeżywają ją jak modlitwę. Czyli muzyka bardzo sprzyjała temu, co medytacja wprowadzała. Modlenie się bardzo w skrytości pomagało również w pokazywaniu utworów muzycznych, które bardzo dobrze pokazują ten przebieg czasowy. Na